To działa w odwróćcie. Jeszcze trzy. Ziem tam mocno. Co żeś jej powiedział? Że jak widzę, to ją wezmę na wino. Niedługo. Co jest? Powiedziałem, że wyjdziesz. Bóg się rodzi, noc truchleje, Pan niebiosów oblażony. Woda. Co jest? Człowieku. Nie, dzwonię. Śpijże, śpi. Niech się śnią cyfelki. Wyjdziesz, skreślisz, trafisz. Za czym ty właściwie chodzisz? Co? Powiedz, za czym? Spokój. Gruby, nie to te, spokój. Ejo, życie. To się nie spotkamy. Gacie, sztuk jeden. Koszula, sztuk jeden.
Spodnie sztuk jeden. Buty sztuk dwie, para. Co z tym zrobisz na wiosnę? Mogę kupić. Nie, jest. Wezmę se, poniosę sobie. Depozyt. Dowód osobisty i karta zwolnienia. Medalik. Zegarek. 10:20. Tyka. No, chodzi. Wójcik! Wychodzić! Wyszliśmy! Wyszliśmy! Gdzie jest dworzec? Tam, tam! Ty, wąchaj to! Wąchaj! Pijesz? Małego widzę. Dość, dość, dość. Za grubego. Nie powącha tego nigdy. Za chłopaków. Cholera jasna. Coś mi wpadło do oka. Z rąk mi nic nie wpadło. Nie trzyjże tego. Ładnie pani pachnie. Czekają już na mnie takie podgotowane. Ty do Kryśki idziesz? Po co? Czytaj przecież list. Nie chcę, to nie. Masz coś do pisania? No. Ty o którym są? Nie wiem. Jak to będzie wszystko? Jak to będzie? Dziewczyny tak. Chłopaki tak, ale co potem? Nie chcę. A robił nic nie będziesz? Co? No. No, zarobić trochę, ubrać się jakoś. Nic? Oszczędzić nic? I nic z tego? Wytrzymasz? Tyle lat czekania na wszystko, człowieku. Ty, nie gadaj takich rzeczy. Płasz to. Nic tam nie ma. Wysiadaj dalej, pojedziesz autobusem, wysiadaj! Jadę jeszcze jedno stację. Trzymaj się! Trafimy się gdzieś tutaj! Thank you.
Co jest? Co jest? Co jest? Nic nie jest, co? Proszę. Szukam, czy pan Stańczak ma zmianę. Masz, bierz, no. Czytaj tam. Czy przeczytaj, że sobie. No, widzi pan? Zmiana o której? O drugi czy trzeci? O 14:00. Z więzienia wyszedł. Granat! Chwileczkę. Chcecie hotel robotniczy, ale macie w Krakowie stały meldunek. Mam, ale chcę hotel. A czemu chcecie? A mam prawo do hotelu, czy nie? No prawo to pan ma. Tak, no to ma pan tutaj adresy. O, ślusarz. Niech pan powie jedną rzecz. Jak ja bym od was wziął to skierowanie i pojechał z tym gdzie indziej, to muszą mnie przyjąć, czy nie? No oczywiście, to jest ważne wszędzie. A gdzie pan chce jechać? Kryśka! Antek, Jezus Maria. Już? No, wyszedłem już. Poczekaj, podbiję kartę. Dobra. Możemy pan to przytrzymać? Ja zostawiłam torbę w autobusie. Zaraz szybciej, wracam. Szybciej. Strasznie blady jesteś. Co, że się tak poubierała? Słuchaj, dostałeś mój list. Dostałem. No ale gadaliśmy inaczej, nie? Chciałaś się żenić. Jestem. Antek, chcesz się przespać ze mną? Co tak patrzysz? Śpieszysz się, zdaje się, co? Idź. No idź. Jeszcze nic nie dają, nie? Nie wiem, skąd się to dzieje. Już trzeci raz. To jest. Reperuję konie przez sekundę, a potem znowu obraz kontrolny. Co tam pana? Skierowanie mieszkać to. Panie Baza, drabinę tutaj.
porządku. Sam pan będzie tu mieszkał. Niech się pan rozgości. Zna się pan na telewizorach? Nie, nie znam się. Jasie! Cześć! Jezu, Antoś! Cześć, Jasie! Wiem, że jesteś. Jasiu, starych moich nie wziąłeś gdzieś? Powinni być. Wzięli przecież dziewczynę na mieszkanie, studentkę. Ładna? W okularach, paskudna. O, są. Nie masz papierosa. Mam dziewczynę w chałupie. Starzy wyjechali na przysięgę do Jacka. A co ty palisz? Nie, ona. Ładna? Ekspedientka. Chcesz? Nie mów nikomu, żeś mnie widział, co? Dzień dobry. Dzień dobry. Jest kierownik? Pośredniaka? Bo jak pośredniaka, to nie bierzemy. Nie, nie, zupełnie. O, to niech pan siada. Niech pan to położy tutaj. Nie, proszę bardzo. Można pani zapalić? Proszę, proszę. Dzień dobry. Dobra, dziękuję bardzo. I kompaktuję. Halo? Tak, tak, już chwileczkę. Mhm. Panie kierowniku, Kraków do pana. Szybciutko, Kraków. Dobry. Dobra, dziękuję. Halo? Tak. Tak.
Tak? No tak. Co? A po odstawieniu nic się nie zmieniło? Co? Byłaś wczoraj u niej? No ja dotarłem do tego. No, wreszcie. Można by ją przenieść. Ordynatorem jest, oddziału. Lepiej tam jest, szkoły mają na miejscu. No przy szpitalu. Otwierają pierwszą klasę od przyszłego roku. Załatwiaj. Tak, przyjmą na pewno, przyjmą. Antoni Gralak. To ty jesteś? Tak, ja. Czego tu szukasz? Przecież z Krakowa jesteś. Żenić się tu chciałem. Dobra, dobra. Mieszkanie masz? Nie. Słuchaj uważnie. Tu jest porządna budowa. Kasę zabłogową mamy, trzynastka jest zielona. Domek kempingowy mamy nad zalewem. Wszystko jasne? No, jasne jest. Masz, oddasz mi przy wypłacie. Nie, ja mam pieniądze. Nie. Bierz jak dają. Mieszkanie musisz sobie załatwić. Spróbuj tam w blokach pod Trójką. I wróć do niej, do Hani. Załatw tam wszystko. Dobrze. No, to rano jutro. Jutro. Miednicą! Miednicą się zlewa. Przepraszam, taka prowizorka. Muszę coś z tym wreszcie zrobić. To chyba się tam zaczął, czy żaden problem z tym. No to ile ja bym tak musiał tu płacić na miesiąc, gdybym chciał mieszkać? Zawsze miałam tu dwóch, brałam 500 złotych. Aha, dwóch. Przepraszam. Tak. A za co pan właściwie siedział? Już. Zaraz pani daję. Jeden, pięć, sześć. 156. Gralak, syn Józefa. W Krakowie. Za niewinność. Za niewinność. Nie, ale pani, żebym się teraz uspokoił, było. A niech mi pani powie taką rzecz, jak... I jakbym chciał sam tu mieszkać, to ile bym musiał płacić? No, jak sam, to ja wiem, no. Nie wiem, no jakieś 450 może, nie? Ale z używalnością kuchni jest telewizor, może pan korzystać. 450? Mhm. No dobrze, wezmę. A pościel pan ma? Nie, no skąd? No to dam panu swoją. Kiedy do roboty? No zaraz chcę zacząć, jutro od razu. Dać panu budzik? Nie trzeba. Sam się budzę przed 6:00. Cześć. Socha jestem. Gralak, dzień dobry. Cześć. Dzień dobry, Gralak jestem. Siedziałeś podobno? No, siedziałem 3 lata. Znaczy, miałem 5, ale 3. No, każdemu się może zdarzyć. Tak jest, każdemu Poznajcie się może zdarzyć. Dobry. Dobry, Gralak jestem. Dobry, Gralak. Cześć. Jest tutaj majstrem. Aha. Chodź, pokażę ci co i jak. Cześć. Dobry. Poznajcie. Gralak jestem. Dobry. Gralak. Gralak jestem. Dzień dobry. Chłopy są w porządku.
Gdzie mieszkasz? W blokach. Wynająłem, ona się nazywa Jednakowa, nie? Jakoś tak. Dobra baba. Mówiła ci, żebyś nie pił? Nie, nie, nic nie mówiła. Życie jej opowiedziała. Jak leci? Jakoś tak. Masz coś na jutro wieczorem? Nie. Jakbyś miał czas, to bądź w Ratuszowej. Tam będziemy. No właśnie, bo też sobie tak myślał, że to... Mam tu pierwszy dzień, to też tak chciałem jakoś pogadać, zaprosić coś. To dobrze, nie? Tak dobrze myślał. Koło szóstej. Będę, dobre. Harcerze zdobywali punkty do powszechnej odznaki sportowej. Trudno zliczyć. Panie Antku? Panie Antku, niech pan pozwoli, ciekawy film będzie teraz. No, dobrze, zaraz tylko za koszulę ubiorę, dobrze? 3 miesiące przyspieszyć termin całkowitego uruchomienia zakładu. W ciągu 2 dni zainstalowano w nowej hali maszyny. Efektem będzie ponad 50% wzrost produkcji w tym roku. Oprócz wielu walorów użytkowych, można? Wyroby te pozwolą na duże oszczędności. Proszę bardzo, nie pan siada. Surowców naturalnych, z których wykonywano dotychczas elementy wyposażenia domów mieszkalnych. Nie psuje się pani? No, odpukać. Na razie jestem zadowolona. Znajomemu mojemu jednemu to tak się telewizor psuł, że tylko konie były na ekranie. Jak to konie? No. Nawet jak był kontrolny, były konie. Nie wiadomo dlaczego. Otwarcie sezonu turystycznego w województwie suwalskim. Słyszałam, że pan kolegom jakąś uroczystość szykuje w Ratuszowej. Zapoznać się chciałem. A co, tak pan pójdzie? Tak, a co? Nie, no musi sobie pan sprawić jakiś garnitur. Panie Antku? Tak. Panie Antku? Tak. Niech pan przyjdzie. To jest moja kuzynka. Dobry. No, niech pan to zmierzy. To? No co, tak? Fajnie. Tak. Dobrze. No tak się dobrze czuję, tylko popielaty. Słucham, sklep 132. No to co, kolor. Popielaty to praktyczny. Tak? Pani Jedynak, odeślemy te sztuki. To wezmę go. Który był nie? Tam za no. Dużo. Fajny, fajny. Dobrze. Nic nie wyrzucaliśmy na sklep, tak? To już zostanę sobie. Dobra, nie? Dobra. Dobrze. Popielaty proszę trochę, ale dobry będzie. No to idę. Do przyjemnej zabawy. No i niech pan trafi do domu. No wrócę. Majster, jutro sobota. Zaraz przyjdę, pan majster, już. Tak jest. Majster. Niech pan mi poda 8 schabowych i 4 butelki wódki. Dobrze.
Można, panie majster? Co to jest? No bo chciałem podziękować za to, żeście mnie tu przyjęli, żebym z wami robił i wypił, nie? Panie majster. Tak jest. To do pana majstra i do wszystkich. Jeciu, powiedz, że mu coś od nas. Ja myślę, że dobrze, żeśmy się tu wszyscy spotkali. Bierzmy się bastylnie. Zdrowie. Zdrowie. Tak jest. Panie Mietku, cieszę się, że tak to wszystko dobrze wyszło. Nie? Mów mi Mietek. Przepraszam, że przez porcję. W porządku jest. W porządku jest, bo się chłopaki lubią. Bo to wszystko z daleka od domu. O, majster. Co jest? O, majster ma żonę i dwoje dzieci. 200 kilometrów stąd. Już trzeci rok jeździ z nami. Dzieciaki już go nie poznają. Ja też mam dziewczynę. Niby mam. A ty masz kogoś? Nie. Przepraszam, panie majster. A starzy? Ojciec, synku. Matka nie moja, żona ojca. Byłeś u nich? Tylko po walizkę. Nie stąd to nie, no co? Mieciu. Mieciu, wiesz, spokojnie sobie to wszystko muszę załatwić. Powolutku. Mieciu, mi się nie spieszy, no. Patrz, popatrzcie mi jeszcze, co teraz mam, nie? Patrz. Robotę? Mam. Nie? Mam. Spać? Mam. Zjeść co jest? Dobrze mam, Mieciu, już. Już mam dobrze. Teraz popatrzcie, Mieciu. Mieciu, co się dzieje dalej, no? Co się dzieje dalej? Rodzina. Własny kąt. To jest dla mnie pierwsze, Mieciu. Tego nigdy nie miałem, wiesz? Tak, przede wszystkim kobieta, dzieci, własny kąt. Obiad. Obiad zawsze w domu. Zawsze w domu obiad. Żadne stołówy. Żadne. Żadne bary mleczne. Nic. Mieciu, i tak se to muszę wszystko załatwić. Tak se to wszystko załatwić. To wszystko przy nas. Tu. Tu. Przy was, nie przy was. Tu. Tak jest. Mieciu, przecież 2-3 tysiące to wszędzie zarobię, nie? Wszędzie to zarobię. I teraz... Ja... Mało. Ja więcej nie potrzebuję, Miety. Słuchaj, Mieciu. Słuchaj, Miety. Pięknie grają, nie? Pieniądze oddaję sobie tylko na papieros. Robota. Po robocie do domu, kobieta, dzieciaki do lekcji. Tak jest. Tak jest. Telewizja. Studia 2. Pierwszy, drugi program. Wszystko będę oglądał. Wszystko. Wszystko mi jedno. Ja się chyba zapomniał przez te parę lat, jak jest w życiu. O! Tu żeś, Mieciu, dobrze powiedział. Tu żeś dobrze powiedział. Nie wrócę tam.
Mieciu, na kierownikami nic nie gadaj. W porządku, chłop, przyjął mnie. Z jego słowa nie powiedział, no. Bo go to nic nie obchodzi. Pieniądze mi dał. Pieniądze mi dał. Jak to pożyczy, dał? Pożyczył. Ile? 300. Wypłatę, żebym mu oddał, no. Masz, weź, oddaj co? Mu. Nie bądź co? Mi nic winien. Mietek. Mnie oddasz tę wypłatę. Mietek. Mnie oddasz tę wypłatę, weź. Weź. Mietek. Mietek. On mi zaufał, no. Weź. On mi zaufał. Mieciu, on mi zaufał. Nie mogę, rozumiesz? Mieciu, nie mogę, no. Nie mogę. Lata w gębie nie miałem. Napij się. Nie! Nie mogę! To nic. To wódka. Tomczak. Tak. 2600. Dziękuję. Gralak. 2450. I pan Barecki. Jest. 2200. Grasz z nami w notkę? Systemem. Daj ty mi spokój. W życiu. Panie kierowniku. Chciałem oddać już. Podziękować bardzo. No i co? Dziękuję. Przydały się? No. No widzisz. Niezły. Nas, do czego to panu? Europa, człowieku. W Bułgarii byłeś? Nie, no skąd? Pięknie jest, gorąco. Także w nocy się można kąpać. Dzieciak ma używanie. Jesiesz jej coś? Temu czekałem do wypłaty, wiesz? Się prędko nie dorobisz. Obliczone wszystko, stary. Poza tym muszę to jakoś załatwić, wiesz? Chodź. Wychodzę na godzinę. No to idę. Co?
Dzień dobry. Z wnuczką się chciałem widzieć, można? To córka moja, Bożena. Można? Niech pan wejdzie. Dzień dobry. Proszę. Poznaje mnie pan? Nie, a kto? No co my tak zimą tu robili, co cement mi na głowę tak spadł. Pani mi wtedy dała... Ja już wezmę małe, no grzecznie był? Tak, grzecznie. Rybę pani mi wtedy dała i umyć się jakoś. Wie pan, że sobie nie przypominam. Pani też mnie poznaje? Ja poznaję. Zmienił się pan. Włosy może... No, nie będę zabierać czasu już. Ja właśnie tylko podziękować za tamto chciałem. Poznała mnie pani. Zaraz. Niech mu pan tak stanie prosto. Ach, tak. Przypominam teraz sobie. Z tymi włosami. Proszę, niech pan siada. No. Bożenia, siadaj tutaj. Matka, podaj kawę. Już miesiąc tu jestem. To tu pan mieszka? Tu? No tu na budowie robię. Pokój sobie wynająłem też. Piękne mieszkanie to. Podoba się panu? Tak, dom się tu czuje. Kupę lat nas to kosztowało. Jest jeszcze drugi pokój. Tak, proszę bardzo. Proszę. O. Prawda? Też pięknie. Pięknie, tak. Rzeczywiście dom się czuje. No. Ja tego nigdy tak nie miałem. Ale co? Pan nie ma rodziców? Nie, bo opiekunów tylko. Rodzice na wojnie mi zginęli. Przepraszam, że tak się można... Jak pani ma na imię? Bożena. Pani Bożenko... Zaraz. Takie coś to... Dla pani... Się tak odwdzięczyć chciałem za dobroć córki wtedy. Po co te koszty? Pan musi sobie odkładać na co innego pieniądze. Nie, ja dług miałem. Nie, ja miałem dług, to... Pani Bożenko, ja panią bardzo proszę, żeby pani to wzięła. Bardzo wysiadła pani kierowniku, tak im tu pomagam trochę. Ty. Co? Umiesz zmienić świece w motorze i olej? Ale teraz fazy nie mamy, panie kierowniku. Ja to panu zrobię po fejrancie, co? Teraz. Muszę pojechać do miasta. O prądzie też pogadać. Do maszyny zostaniesz po fejrancie. Piszę ci godzinę liczbową. Ja to nie wiem, że nie o tym mówię, panie kierowniku. Ale nic, piszę. O! Akumulator jeszcze dobry. Dobra.
Bożena, ale ty się nie gniewaj, no. Nie, ja nie dlatego, tylko że pierwszy raz. Bożenka, co ty? Bożenka. No jak było? Co? Było? Nie, nie było, bo nie przyszła w ogóle. Szkoda. No. Nic nie było. No i co tam, panowie? W porządku, stoimy sobie. Co tam kowali? Dobrze jest. Cegieł nie ma. Czym mamy murować? Powietrzem czy jak? Będę interweniował. A nie ma co interweniować. Trzeba przywieźć. Na dworcu cała platforma na nas czeka. Skąd wiem, czy dana? Znaczyć muszę. Granak. Granak. Wejdę na chwilę, co? Słucham. Siadaj. Ty z Krakowa jesteś, nie? Tak, z Krakowa. Lekarzy tam jakichś znajomych nie masz? No nie, skąd? Halo? Halo, tak? Januch, ta? Tak, tak, Flakis się wypruwam. No przysyłaj, przysyłaj jak najszybciej. Flakis się wypruwam. Co ludzie mówią? Kto? No ludzie. Co mówią ludzie? Narzekają? Słyszał pan przecież. Nie. Kierowniku, no co ja panu będę mówił, co mówią? Pan wie, co mówią. Granak. Kto cię do roboty przyjmował? Trzeba z kimś trzymać. No możesz iść. Cegła zaraz przyjdzie. Czego chciał? Opieprzą mnie. Cholera. Opieprzą mnie cały czas. Nie wiem, co on chce ode mnie. Za kogo on mnie ma, no? Może za psa. Ty? Wiesz, skąd ja wyszłem, no? Wiesz? O! Jedzie. Skurwiel. Coś tego cholernie mało. Na oko więcej było. Niech pani da 2 na 8. Pierwsze czy drugie? Pierwsze. Z boku? Nie, z brzegu. 10 zł. Dziękuję. Na 18, 2 drugie. To będą w czwartym rzędzie, dobrze? No. 8 zł. 10 i 20, proszę lecieć. Cześć, Gryz. Cześć. Cześć. Co ty tu robisz? Baby, przyszedłem poglądać. Pamiętasz Grubego? Kiedyś ty wyszedł, Grubus? Dzisiaj. Przekręcił się Gruby.
Bożena to tutaj. Ta chyba tu. Strasznie gruby był. Kochał świat. Rarariru, da, da, da. On by przestał. Co? Co? Przecież to mój kolega był. Żyć chciał. Chodź, idziemy. Bożena, no chodź. No chodźże. Co jest, Bożenka? Chyba jestem w ciąży. Chodźmy stąd. Bożena. Ożenię się z tobą. No. Naprawdę. A, chłopaki! Żenię się! Żenię się! Aha, chłopcy! Mieciu! Mieciu! Ślub, weseliko! Za 2 tygodnie zapraszam! Zapraszam, panowie! Żenię się! Chłopcy! Za 2 tygodnie! Weseliko! Weź już tam to! Już idę! Już! Panie kierowniku! Już! Jedź! Jedź! Panie kierowniku! Chwileczkę! Chłopcy! Za 2! Weseliko! A! Zapraszam! Zapraszam serdecznie! Panie kierowniku, moment! Zapraszam, panowie! Panie kierowniku! Co? Panie kierowniku, taka sprawa. Niech pan powie taką rzecz, jakby tak pana na świadka poprosił. To co, poszedłby pan na ślub? A tak, to chętnie. A kto drugi? Drugi, no Mietka sobie kombinuje, tak? No dwóch z budowy. A nie lepiej jaką babeczkę wziąć? Mietka kombinowałem, no to kuzynkę Bożeny wezmę jaką, nie? O, widzi, widzi. Dziękuję, tak, panie kierowniku. Dziękuję. Co, przychodzisz czy nie? Co? To już chyba ostatni raz w moim życiu.
Drodzy małżonkowie, pozostał mi jeszcze jeden miły obowiązek w imieniu naczelnika miasta oraz swoim własnym. Pozwolę sobie Państwu złożyć życzenia na nowej drodze życia. Życzę, aby Wasza droga była piękna i jasna. Dziękuję. Okay. Proszę składać życzenia. Co Bóg złączył, człowiek niech nie waży się rozłączyć. Moja Bożenko, bądź tak szczęśliwa jak ja z twoim ojcem. Niech wam się wiedzie i mieć jak najwięcej dzieci. Gratuluję się. Gratuluję się, stary. Viva! Stala! Stala! Tu od całej budowy, od chłopaków. Antek macie to. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. To co, otworzyć teraz? No. Co? Oto. Żelazko, Bożenka, mamy. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Jakie dobre to trybko jest, widzisz, na ten. To na temperaturę mieć, czy co? Tu na wełnę. Tu masz na nylon, na koszulę. Aha. Takie. Dobre, jedwa, wszystko wełna. No bardzo dobre jest. Gorzko! 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 Nie miałem prawie nic, a chciałem jej darować świat. A co pan, panie Mietku, pan się nie bawi? Może pan głodny? Jak piję, to nie wiem. Tak sobie patrzę. Co? Odbijany. Proszę bardzo, proszę. Bożenka. Można? Można. Wieciu. Kocham ją, Mieciu. No, no, naprawdę, Mieciu, ją kocham, no. Ciebie też, Mieciu, też cię kocham, wie? Wszystkich, ja wszystkich lubię, wiesz? Wszystkich. To szczęśliwy człowiek jest. Bożenka, słuchaj, co to jest? No. No, no, o, teraz słuchaj, Bożenka, słuchaj, no. Ktoś podpieprza, panie kierowniku. Co? Co jest? Boginie. Bożenka, co ci? Musi brać, no. Co ci jest, Bożenka? Nic mi nie jest. Ale żeś ładnie dzisiaj wyglądała, no. No naprawdę, pięknie, pięknie, Bożenka, wyglądasz tak. Takeś wyglądała pięknie, że to nawet, żebym się dziwił, że się chcesz ze mną żenić. No. Co tu jest, kawalik? Co tu jest? Co? Wesele jest! No wesele, ale ktoś bierze, no. Ty. Co? Ona każdym tak mówi, żeby wasze życie było piękne i proste? No, każdym, no musi ta, musi, no. No, jak ci jest u nas? Odejdzie pan, nie trujmy pan. Jak ci jest? Mietek!
Panie kierowniku, ja to póki życia panu tego nie zapomnę. No póki życia, panie kierowniku, nie zapomnę panu, co dla nas pan zrobił. Bożenka, ty wiesz, co dla nas pan kierownik zrobił? No panie kierowniku, no naprawdę, póki życia, no. Ja panu nie zapomnę, panie kierowniku. Co? Śnieg masz na weselu, śnieg! Pięknie, Mieciu! Aleś to wykonał. Mieciu! Pięknie, Bożenka, patrz, śnieg! Śnieg pada! Mieciu, pięknie! Pięknie, Mieciu, jeszcze! Śnieg, patrz, Bożenka, śnieg! Ludzie, cement zginął i cegły. Dużo. Nie mam zamiaru odpowiadać za złodzieja. Nie będę szukał. Jak go znajdziecie, sami się policzycie. Nie chcę tego wywlekać, ściągać milicji. Wiecie, co to milicja. Każdy by beknął. Na każdego może paść podejrzenie. Prokurator. Tak. A materiał załatwię. Są inne budowy. Z ludźmi dobrze żyje. Wiecie, nie? A mówiłem, że coś nie w porządku. No głośniej. Głośniej, Kowali, głośniej. Materiał musi się znaleźć. Albo trzeba kupić. Jak to kupić? A pan nie będzie odpowiadał? Ja nie kradłem. A co? Może my? To co? Co? Dzwonić na milicję? Dzwonić? No. Widzicie. Proszę. Dobry wieczór. Jest Gralak? Jest Świ. Dobry wieczór, panie kierowniku. Dobry wieczór. Może kawy panu? Nie, dziękuję. Można go obudzić? Proszę. Antek. Panie kierownik, już panie kierowniku, zaraz, tylko sobie coś włożę. Dobra, siedź. Antek. Mam do ciebie zaufanie. Wiesz o tym? No, wiem. A o co chodzi, co? Słuchaj, tu ci zapisałem adresy. Pojedziesz po materiał, wszystko jest załatwione. Pieniądze przyślę jutro, tak mów. Panie kierowniku, a myśmy z chłopakami kombinowali inaczej, że można by na dozorce zwalić. No przecież nie dali etatu, nie? Nie ma dozorcy, to można by na dozorce zwalić, nie? Antek, zrozum, nie chcę, żeby mi ludzie ciągali. Nie rozumiecie tego? Że nie dla siebie to robię. Dla was. Dla ciebie też. Jak zaczną dochodzić, to na kogo pierwszego padnie podejrzenie, jak myślisz? No? Na kogo? Kto tu jest trefny? No to już pan wie chyba, panie kierowniku, nie? Z tego, że ja wiem. Ja będę sądzić? Dobra. Ja pojadę. Tylko, panie kierowniku, żeby tak było w tajemnicy, że jeździłem, dobra? Dobra. Będzie w tajemnicy. Jak chcesz.
Zwolnij pan. Zwolnij pan. Strzyż pan materiał na budowie, zaraz przychodzę. Cześć. Co jest? Nie robimy. A co? Wykiwać nie chcę. O, tyle. Potrącać za co? No przecież można napisać pismo, nie? Napisać, że nikt nie winien. Można? Na kogo? Do kogo? Jak do kogo? No jak do kogo? No co to będziesz siedział? Dwa dni będziesz siedział? Trzy dni będziesz siedział? Nic nie robił? Co? Co? Wygrasz? No to idź! Rób! No! Wołał cię. No widziałem. Wiem. Co ty tu robisz? Antek, nie mieszaj się. Weź się stąd. Idź. Ale Bożenka, no. Co? Bożenka, no nie bój się niczego, no nie bój się, Bożenka. Idź stąd teraz, idź, nie bój się niczego, idź, 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 idź. Przyjdę. No idź, ale powiedz jak jest. Antek, a pamiętaj. Słuchaj no, Gralak, niechże się wezmą do roboty. Ale co, zaraz, załatwi pan to wszystko? No. Pieniądze se wycofają? Wszystko wycofają. Dodam godzin nadliczbowych. Znaczy się, nie będzie sprawy? Za złodziei pan nas nie ma, co? Skąd? To czemu pan i sam tego nie powie? Czemu pan nie każe? Jeździłeś po materiał? Jeździłeś. No, jeździłem. To skończ to, Antek. I wpadnij do mnie wieczorem o 8:00.
Czemu tak siedzisz, Bożenka? Nie siedź, że na betonie. Chodź. No chodź, idziemy. Załatwione wszystko. Chodź. Antek! Zaczekaj! Antek! Antek! Czego ty przede mną uciekasz? No co uciekasz? No co, nie uciekam, Mieciu, no co, znowu na mnie? No, no przypomnij, że się jako na łazi, no. Nie rozumiesz tego, Mieciu, za 3 tygodnie kobieta będzie rodzić. Spokojnie, Antek, spokojnie. Poczekaj. Ale co poczekaj, no co poczekaj? No Mieciu, no co chcesz? No co, ja przypowiedziałem wszystko już, nie? Przypowiedziałem, im powiedziałem, wam powiedziałem, no co jeszcze więcej, no? Odda pieniądze, tak? Powiedział tak. No to co jeszcze? Zgodzimy się robić, nie? Co jeszcze więcej? Antek, jej. Poczekaj, zaczekaj chwilę jeszcze, Mietek. No co, co? No co ja mam zrobić, Mieciu, no co? Mówiłem się z chłopakami, że będziesz o 8. Ale po co? Boimy się, że będą z roboty wyrzucać. Co? Jak to wyrzucać? Co byście znowu wykombinowali? Dlaczego mają wyrzucać? No ciebie nie zwolnią. My się boimy. Nigdzie nie pójdziesz, Antek. Nie pójdziemy. Ty idź do domu, dobrze? Co, zapomniałeś sobie, gdzie mieszkasz? Nie denerwuj mnie! Przyjdziesz? Spróbuję. Bożena! Czekamy o 8. Bożena! Gdzieś mój krawat? No przecież wisi. No. Otwarty. Dobry. Tu pani mieszka kierownik budowy podobno. Czy pan się Gralak nazywa? Tak, Gralak. Proszę. Tu? Tak. Wieczór. Dobry wieczór. O. Dobry wieczór. O, on jeden. On jeden się nie zbiesił. Cześć. Dobry wieczór. Teraz pani poda. Na chwilę. Chodź, siadaj, bracie, siadaj. Po wyroku człowiek. Patrzcie. Ile ty siedziałeś, Antek? 3 siedziałem, ale miałem 5. No. No, no pijcie karnego. Dość. Twoje. Drzwi! Muszę iść, panie kierowniku. Ja kiedy indziej wpadnę? Ale siadaj, bracie, siadaj. Szybko idzie, kierowniku. Twoje zdrowie, Antek. Zdrowie. Twoje ręce. O, indyk? Rozpuszczasz nasz Zenek. Indyczka. Panu. Dziękuję. No, dziękuję bardzo. Nie, dziękuję, nie będę jadł. Jedz, jak ci dają. To taki mały kawałek. Zdrowie pięknych pań i wspaniałej staropolskiej kuchni. Drzwi! Ja bym ich na twoim miejscu powyrzucał jednak, Zenek. Wyrzuciłbym wszystkich, pojedynczo. Wszystkich. To się będziesz przejmował. Martwił się będziesz. Wyrzucisz. Nie będą ci tu roboty psuć. No, ja tu sobie flaki wypróbam. Musisz, Zenek. Masz trudnych ludzi. Lepszych se możesz wziąć. A co, nie ma dobrych ludzi? Ja mam dobrych ludzi. Są, pewnie, że są. Dobrych nie zabraknie. I braci. A tych gonić. No. To by nawet dobre było. Jak to? Przecież nie ciebie. Boi się. Jak to powyrzucać?
Jak to? Normalnie. Każdy w inne miejsce. Ale za co? Panowie, no. Za co? Co? Co za co? Co za co? Nie wiesz za co? Dziś się urodził, tak? Jak się pan po 300 by pozabierał, to co mieli robić? No co mieli robić? Po 300 by im pozabierał. To co? Coś się myśleli, że to się podoba im, co? To jak już raz są chłopaki faktycznie razem, to co, od razu ich trzeba wyrzucać, tak? Rozbić to, co? Przecież tu mają życie, nie? To tu są dobrze, tu! No co to, jak już się raz tak postawili, to co, to od razu ich trzeba wyrzucać, tak? Zepsuć to wszystko! Za co to? Za co? Żyj! O, pani Bożenka, proszę, proszę, niech pani siada. Chodź. Szukam cię, Antek. Byli u nas ci. Kto? Sochy Kowaliki. Chodź stąd, chodź, chodź stąd. Wy! Спокойно. Спокойно. Спокойно.